Wielu z Was znana jest malownicza trasa z Karlowej Studzianki na Pradziad, wzdłuż i w poprzek potoku Bila Opawa. Niewielu z Was zauważyło, że część tej malowniczości spłynęła do Karlowej Studzianki i osiadła na murach i ścianach, tworząc mega i ekstra galerię obrazów pod gołym niebem. Wielkie kompleksy hotelowe, zamieniające noclegi i zabiegi na kasę, opanowały strategiczne miejsca uzdrowiska. Wśród tych gigantów jedynie letni basen wykorzystał powierzchnię reklamową do promocji sztuki. Karlowa Studzianka numer 27. Wchodzimy do holu i wśród zapachów wzrok powinien zawiesić się na monotematycznej galerii obrazów. Temat tej ekspozycji to postacie, które tryskają zdrowiem i barwami. Są to jurni faceci i chętne kobiety, zapewne umyci i nasyceni wodą mineralną. A wody ci tutaj dostatek i może być stosowana in and out. Stąd zapewne pomysł na spa. Z tyłu budynku basenu przyczaili się na murze patroni uzdrowiska. Święty Prymus i Święty Felicjan po lewej stronie, a Święty Florian po prawej. Święty Prymus i Święty Felicjan w III wieku poznali rzymskie metody perswazji w stosunku do chrześcijan. Środkami perswazji były m.in. długie gwoździe, roztopiony ołów, lwy. A w przypadku Świętego Floriana bicie i topienie. Ci, którzy potrafili oprzeć się takim środkom w imię Ojca, Syna i Ducha, z reguły zostawali świętymi i patronami. Świętemu Prymusowi i Świętemu Felicjanowi trafił się patronat nad uzdrowiskami i spa, a Świętemu Florianowi patronat nad strażakami i tym, co pachnie ogniem. W roku 2001 i 2002, kiedy Święty Florian był na urlopie, spłonął kompleks hotelowy Hubertus. Podpalaczy nie znaleziono. Jest jeszcze jeden obraz na murze upamiętniający pierwszych kuracjuszy w strojach z epoki. Obok basenu na ścianie tego budynku umieszczono twarz kampanii Start-up Karlowa Studzianka rok 1802 Karola Ludwika Habsburga, tego od Napoleona. A powyżej i obok reklamę proponowanych zabiegów. W latach 1928-1931 wybudowano numero uno Karlowej Studzianki Sanatorium Libusze na ponad 100 miejsc. Style architektoniczne z czasów narodzin Libusze w formie obrazów zaprezentowano obok recepcji. Warto przyjrzeć się strojom z epoki i markowemu wozowi dostawczemu. Jak na wiodący kompleks sanatoryjny nie dziwi promowanie turystyki i atrakcji regionu. Oto XIV-wieczny zamek Sowiniec odległo kilkanaście kilometrów od Karlowej Studzianki. Ale to już inna bajka.